na szkoleniu o tym, w jaki sposób zacząć tylko i wyłącznie. To jest szkolenie otwierające, jeśli chodzi o rozwój osobisty. Jest to otwierające, jeżeli chodzi o doświadczanie emocji i sprawdzanie, jakie strategie na nim kierują. I przede wszystkim nie jest to cała złożona technologia, tylko najprostsze tematy, które moim zdaniem są najbardziej istotne, jeśli chodzi o rozpoczęcie jakiejkolwiek drogi. I na tym treningu przede wszystkim chodzi nam o to, żeby każdy z uczestników doświadczył tych emocji i miał je w pamięci na przyszłość. Czyli jeżeli będą mu potrzebne kiedyś w przyszłości, to tutaj moim zadaniem jest to, żeby wzbudzić w nim taki stan emocjonalny, który będzie pewnego rodzaju wspomnieniem i jednocześnie takim bodźcem, który sprawi, że dana osoba odczuje ten stan, który jest potrzebny w danej chwili do wykorzystania. Musi te rzeczy ktoś uświadomić, pokazać, wskazać. Wydaje mi się, że właśnie takie emanowanie fajnymi emocjami, niekoniecznie agresją, to się odbija w relacjach, nawet międzypartnerskich, prawda? Jesteśmy mniej spokojni i to się gdzieś tam się to odzwierciedla. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wydarzenie, no to jest absolutnym dla nas hitem i jednocześnie kolejnym krokiem w naszej uporządkowanej strategii rozwoju tego przedsięwzięcia, bo kiedy zaczynaliśmy kilka lat temu i Mariusz robił swoje pierwsze treningi, to była garstka osób na sali. W kolejnych latach ta liczba osób się zwiększała do 50. Dzisiaj mieliśmy ponad 2000 osób, także w zeszłym roku przy edycji 2010 zgromadziliśmy 1200 z hakiem. Udało nam się to podwoić w ciągu roku. No i bardzo się cieszę, także 2000 osób, szalona motywacja. Motywacja, jak powiedział filozof, a właściwie filozof powiedział, że byt jest niczym, zmiana jest wszystkim. Motywacja to jest zmiana, to jest napęd, to jest coś, co buduje twoją psychikę i nastawia cię na zmiany, na ulepszanie swojego życia. Dlatego jest ważna, bo codziennie rano trzeba mieć chęci, żeby wstać, żeby się doskonalić, żeby robić swoją robotę jak najlepiej. Dlatego motywacja jest ważna. Jakie wrażenia? Super. Tego chciałem się pozbyć. I już nie ma. Jestem pierwszy raz na takim szkoleniu. I powiem szczerze, że jestem naprawdę podekscytowana, przynajmniej osobą Mariusza Szuby. I mam nadzieję, że za rok jeszcze tutaj się zjawię. A dają naprawdę mega motywację do tego, do działania. Naprawdę wielką. Co jest największym problemem w życiu? Strach i lenistwo. Które właśnie teraz rozwaliłem, więc będzie dobrze. Udało się oczywiście, po prostu połamałam dechę, przełamałam się, przeszłam krok dalej. Czuję, że po prostu przeszłam do innego etapu, kiedy wszystko będzie teraz prostsze. Zdało mi to szkolenie, nie mam wszystkich ograniczeń, które miałem przede wszystkim. Potężny power, super motywacja, moim zdaniem numer jeden, jestem po raz pierwszy i za rok będę na pewno. Tak właśnie bawiliśmy się na tym spotkaniu, na tej podróży. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Zapraszamy na stronę internetową, gdzie znajdziesz więcej fragmentów wideo, gdzie znajdziesz więcej informacji na ten temat. www.123teraz.pl albo www.mariuszszuba.pl. Zapraszamy serdecznie.